Siema, siema Polska, kolejne nagranie, tym razem z lewej ręki, trochę niewygodnie, w trochę niekomfortowej sytuacji. Znowu spadłem z roweru, wiem, że to brzmi potwornie, nie mam pojęcia po prostu, co się dzieje. Ten rower jest tak jak w takim filmie kiedyś był taki amerykański film o samochodzie, który zabijał swoich pasażerów. I dokładnie tak czuję się z moim rowerem. Ten rower coś ma do mnie, ma jakieś problemy ze mną. Jak za tydzień czy za dwa tygodnie na niego wsiądę z powrotem, to muszę go oddać do wymiany hamulców przede wszystkim, bo to jest ich wina. Ale nieważne, baju baju. Ale też to zajście doprowadziło do tego, że mogę wam teraz opowiedzieć, jak wygląda służba zdrowia w Kolumbii. Ja mam tutaj ubezpieczenie. Każda osoba pracująca w Kolumbii obowiązkowo musi się ubezpieczyć. I płacę za to ubezpieczenie mniej więcej jakieś 120 zyli miesięcznie. I do tej pory odpukać nie miałem ni razu sytuacji, żebym potrzebował tego ubezpieczenia. No aż do wczorajszego dnia. Powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co mnie spotkało, bo poszedłem na pogotowie i pierwsza rzecz, szpital bardzo, bardzo dobrej jakości. Zaaplikowali mi zastrzyk tubsko, zupełnie nie wiem po co. Czekanie oczywiście, no jak to na pogotowie. Przyjechałem o godzinie 7, wróciłem do domu o godzinie 12. Moje ubezpieczenie pokryło praktycznie całość zajścia. Musiałem zapłacić tylko opłatę operacyjną, jakieś 10 zł na, w przeliczeniu na polskie. Wszystko przebiegło cacy, bardzo fajnie, bardzo kulturalnie, bardzo sprawnie i profesjonalnie. Bolało jak cholera. Nie ma sensu tego gadać. To, co mnie trochę zaskoczyło, masa osób, która tam była, jakby przyszło po prostu na wizytę kontrolną z katarkiem czy przeziębieniem. Okej, no może 2-3 osoby były takie łzy w oczach i ciężko. Ale tak jak mówię, służba zdrowia zdecydowanie na plus, ubezpieczenie zdecydowanie na plus. I wiadomość dla moich rodziców, żebyście się nie martwili, bo wszystko jest dobrze i za tydzień zdejmuję ten futerał z mojej ręki i obiecuję, że wymienię hamulce i będę jeździł bezpiecznie. Jest okej, jest okej. Nie bój ta nic. Jest dobrze. Pozdro Polska!